Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Jak obiecałam, przedstawiam Wam kolejny poradnik na temat jazdy na drążkach, czyli pracy ujeżdżeniowej związanej z kawaletkami. Więc zachęcam Was do oglądania. Zaprezentuję dzisiaj Wam kombinację drążków, kawaletek po łuku. Będziemy pracować na kole po drążkach podwyższonych i leżących. Pamiętajcie, że w pracy na drążkach, w szczególności na takiej trudnej kombinacji, bo to nie jest łatwe dla koni, musimy pracować równo na dwie strony, tak? Tak samo w prawo, jak i w lewo. Jeśli mamy trudności w najechaniu po łuku, musimy zmniejszyć promień, tak? Czyli musimy dać większy łuk, tak, żeby koń był w stanie sprostać temu zadaniu. Pamiętajcie też o tym, by za często nie jeździć po drążkach. To jest bardzo wymagające ćwiczenie, które możemy wplatać raz w tygodniu w trening, tak by zmobilizować ciało konia, żeby uelastycznić je i rozwijać mięśnie, ale też, co najważniejsze, to też jeździec jest w stanie wtedy pogłębiać swoje umiejętności, czyli podążać bardziej za ruchem konia, synchronizować działanie łydki oraz wodzy, czyli jazdę na półparadzie. Urozmaicony trening to jest cenny trening dla konia i jeźdźca, więc w momencie, kiedy pracujemy z końmi 5 razy w tygodniu, czy trenujecie, przygotowujecie się do zawodów, pamiętajcie o tym właśnie, żeby wplatać treningi na drążkach, żeby skupiać się na tym, by nagradzać konie za każdą bardzo dobrze przejechaną próbę, tak? Czyli jeśli koń nie dotyka drążków, zawsze konia nagradzamy, dajemy przerwę, tak? Żeby on kodował właśnie te prawidłowe odruchy, czyli szanowanie drągów. Ważne jest to, by koń w odpowiednim ustawieniu wchodził na drążki, tak żebyśmy dążyli do tego, żeby koń wydłużał swoją linię, ale aktywnie nogi podnosił do góry, czyli żebyśmy prowokowali konia do tego, by pracował grzbietem i zadem. Czyli koń lekko zaokrągla szyję, nosek do przodu idzie, a koń wtedy pracuje ładnie nogami. I wtedy wiemy, że koń używa zadu i mięśni grzbietu. Jak widzicie, praca na cavaletti, na drągach w kłusie jest nieskończona. Można na różne sposoby i na różne opcje trenować, ale musimy znać ich przeznaczenie. Każda kombinacja, czy na wyższych cavalettkach, czy na niższych, czy na łuku, czy po prostej, ma swoje zastosowanie i pewien cel w pracy. Mam nadzieję, że przedstawiłam Wam go i podobał się Wam ten film. I zachęcam Was do oglądania następnych i kolejnych poradników jeździeckich. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam i do zobaczenia.